Siemano, siemano, witam bardzo serdecznie. Kolejny odcinek na Palierowie z potężnym szefem Dave'em. Cześć Filipie, witam cię. Słuchaj. Słucham. Mam nadzieję, że za niedługo tak uda nam się wykurzyć tatę hejtera. Ja to marzę o tym. Ja się po prostu rano budzę i pierwsze co mam w głowie to, Boże, jak ja bym chciał, żeby go tutaj nie było, nie? Ale Aha. Dobra, słuchaj stary, ponieważ ja dzisiaj postanowiłem, że musimy podejść do sprawy na poważnie i pozastanawiać się nad tym, co możemy zrobić, żeby odzyskać władzę na Palionowie. No plan był prosty, mieliśmy odzyskać władzę dla Paliona. Okazuje się, że ani on nie ma władzy, a my jeszcze mamy zagrożony biznes. Co prawda została nam ta willa, więc tyle dobrego w tym wszystkim. No ale nie jest dobrze, ponieważ jestem stary hejtera i mi się to nie podoba, stary. Znaczy ja ci powiem tak. Do ciebie też mówię stary. Nie dość, że my nie mamy, wiesz, w ogóle władzy, w sensie, no, że nie ma Paweł, to jeszcze nie mamy pistoletu, bo nam nie działa i nie mamy kasy i nie mamy skarbu. To prawda. Nie mamy nic. Ale wiesz co mamy? Mamy nasze drugie kanały, więc serdecznie was tam zapraszamy, ponieważ tam codziennie odcinki są. Jeżeli chcecie zobaczyć Kidowice, gdzie gramy sobie ja i Dave z naszym rodzeństwem, no to serdecznie was tam zapraszam, linki są w opisie. Tyle. Dobra. Tak. Słuchaj, trzeba pomyśleć nad tym, ponieważ sprawa jest taka. Na twoim odcinku uznaliśmy, że trzeba będzie zrobić taki włam do nich, żeby odebrać im ten... jak to się nazywa? Te bronie. Tak, tak. Do ich arsenału wlecieć, żeby zdobyć bronię i tak dalej, więc tak, musimy pomyśleć nad tym i się przede wszystkim do tego przygotować, no bo to jednak nie jest łatwa, nie jest, że tak powiem, łatwy orzech do zgryzienia, tylko pytanie, w jaki sposób się przygotować do tego ataku i co będzie nam potrzebne, bo my nie mamy żadnych broni i przede wszystkim będziemy musieli się tam wkraść w momencie, w którym tam nikogo nie będzie, wiesz o co chodzi, nie? Aha, więc... Nie, to na pewno nie będzie łatwe, stary, to jest naprawdę ciężka misja, nie? Ja nie wiem, jak się do tego przygotować, bo oni to mają... w ogóle, to wiesz, teraz tego nie zrobimy, ja w ogóle jeszcze, wiesz, no to muszę z tatą hejtera, ja się w ogóle miałem jutro spotkać, nie? Tam to a ty jeszcze z nim nie podpisałeś umowy? Nie. A będziesz w ogóle jakoś podpisywał umowę? No pewnie będę musiał, mówił, że będzie jakoś umowa. Aha, okej. Więc wiesz, więc to jest pewnie jeszcze takie w ramach, wiesz, że on jeszcze mnie traktuje pewnie jak, no, frajera póki co, nie? Jak wroga jeszcze. No, nie, dobra, ale to na spokojnie, czyli trzeba po prostu podejść do tego tak na luzie, przygotować się do wszystkiego, żeby wszystko zrobić w odpowiednim czasie. Mieć bardzo dobry plan. To musi być perfekcyjnie rozegrane. Tylko właśnie, kiedy Dawidzie miałbyś czas na obmyślenie planu? Bo... Jakiego planu? Tak, bo ja jestem na plaży. Człowieku, wstawa, jest dużo roboty, a ty zależysz, kurde, na trawie wśród... Nie, dobra, globali? Słuchaj, stary, trzeba się do tego przygotować. Tylko od czego powinniśmy zacząć? Twoim zdaniem. Przede wszystkim, moim zdaniem, powinniśmy zacząć od tego, no, żeby zagrać w LoL'a. Nie. Dlaczego od tego? Podoba mi się ten plan, ale stary, to nam w żaden sposób nie pomoże, dobrze, wiesz? To jest dobre, no, w sumie pomysł... Nie pomoże. Co? O, widzowie, napiszcie, w co gracie w wolnym czasie, o! To spoko. Dokładnie. Dobra, Dawidzie, od gry nie można zacząć. Dobra, ja bym w sumie, dobra, zacznijmy może od przygotowania się w Szefkewie, bo to jest takie nasze, albo pod drzewem. Mhm. Jeśli może tam zróbmy jakąś salę, gdzie to wszystko myślimy. My w ogóle, wiesz co, my nie mamy mapy zrobionej w ogóle, a przydałaby nam się... Co to było? Słyszałeś to? Co to było? Wybuch. Co to jest, granat, stary, co? Ej! Nic nie widzę. Ja nic nie widzę. Co się dzieje? Co się dzieje? Jaki napad? Co wy tu robicie? Proszę stąd wyjść, to jest nasza siedziba. To jest nasza willa, to jest nasza siedziba, proszę. Przejęliśmy to, tato. Jakie przejęliśmy? Oni dziurę zrobili. Co zrobili? Dziurę! Co wyście zrobili, ale... Nie, dobra, proszę stąd wyjść, to jest nasza willa. Zamknij się, Bambik. Ale co? Willa jest teraz nasza. Co tu się stało? Dlaczego to jest... Co wy robicie? Jaka wasza? W ogóle? Co? To jest nasza willa, jesteśmy królami. Ale dobra, tu jest dużo miejsca. Nie, słuchajcie. Ej, co oni tu mają, tato? Nie, proszę stąd wyjść, to jest nasza willa. Nie ma rzeczy tutaj być. To są jakieś inne plany palionowe. To jest po prostu zwykła mapa. Ty, co ty, nie niż tych samochodów. Biorę to jest nasze. Ej, zostaw tu. Dodawaj to, to jest moje. Zbudujcie to z powrotem, już. No dobra, dałem. Zbudujcie to z powrotem. Ale co zbudujcie to z powrotem? Dobra, tato, oni to zniszczyli. Ty obrzyzły, kurde, wyjdźcie, to jest nasza... O, nie strzelaj! Zginę. Nie strzelaj, wyjdźcie to jest nasza willa. Mamy prawo mieć swoje rzeczy. Cisza! Co? Ogarnijcie się! No to wy się ogarnijcie, wyjechaliście nam tu z buta, to jest nasza willa. Willa jest nasza teraz w tej chwili. Nieprawda, wszystko już jest nasze. To było kiedyś może wasze, teraz to jest pod moją kontrolą, jak całe Palionowo, rozumiecie to?
jeden z drugim. Dobra, 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 bierzcie se to, damy se radę bez tego. Wypad, wypad, już! I reszty? Też nie chcemy. Bo wam wysadzimy tą willę. Już jeszcze strzela do nas. Nie no, dobra, stary, co się wydarzyło w ogóle, co jest? Willa to była nasza jedyna szansa, żeby ją sprzedać i mieć kasę. Stary, to jest, wiesz co, ja jedyne co mnie pociesza to fakt, że mamy jeszcze drzewo, nie? Ale stary, no jak ale tam wysadzić? O kurde, o kurcze. No i ładny wybuch. Nie widziałem ich. O kurcze, co to? Co to? Co my tu odkryliśmy? Ze szpitala. Co? Ze szpitala? Ze szpitala. No. Co ty gadasz? No dobra, ale to nie jest to. Dobra, stary, lecimy do drzewa. Zabrałem tą mapę. Oni nie chcą, nie zabrali mi tej mapy. Ja myślę, że będą chcieli mi ją zabrać, a ja ją wykradłem całą. Lecimy do drzewa. Dobra, ja oddałem im to tylko emocje dlatego, żeby oni już po prostu się cieszyli z tego, co tam mają. Wille i tak prędzej czy później odbijemy. Ale stary, co to ma być w ogóle, że ty z nim jakieś biznesy masz robić, a on teraz nagle nas wyrzuca z willi? Stary, ja ci mówię, się chyba wkurzyło to, że ja od razu tego nie zaakceptowałem. Nie, czekaj, pod to drzewo, dawaj, tutaj mamy tutaj mapę wielką. No ale to, dobra, ale to tak być nie może w ogóle, że takie rzeczy się dzieją. Ja nie wiem, stary, to jest... ja mam wrażenie, że on się mści, że ja tego nie zaakceptowałem od razu, nie? Mam takie wrażenie. Nie wiem, dobra, słuchaj, ja tutaj odkładam mapy te wszystkie, co tam stamtąd zabrałem i mamy totalną lipę. I co, i na co nam teraz... Ale czekaj, mamy karty dostępu, oni nie mają, tylko że oni wysadzili... Ale oni se wysadzili, stary, nie rozwalam ten zamek i se wledzą, no. Nie no, ja mam nadzieję, że nie rozwalam na tej willi, ona jest taka fajna, ja nie chcę jej stracić. Ja nie wiem, taki schemat mieliśmy zrobiony, wiesz, schemat tego wejścia, tego dostępu, tych kart, nie wiem, to jest tak przemyślane, a oni se wysadzają TNT ścianę, nie, no. I tak włażą, no to jest tak niemiłe, tak niekulturalne. To jest w ogóle, jakby znikły totalnie wszystkie zasady na Palionowie i strasznie mnie to denerwuje, bo nie ma... Kiedyś były. Kiedyś, prawda, twarde zasady były. I chcesz wtedy... się powiedzieć, aż kiedyś to było. Że za moich czasów. A no, to w ogóle. Tak, nie wiem, stary, jest... Nie, dobra, stary. Coraz mniej chce mi się tu po prostu grać. To prawda, ale za to coraz bardziej się chce... grać w LoL'a. No też. Dobra, słuchaj, nie, musimy zaplanować ten atak na nich. W sensie na ten... Właśnie, no patrz, widzisz tam... pamiętasz to miejsce? To stąd się wszystko zaczęło. To! Ciekawe, że tam coś nie ma teraz. Pamiętasz to? Ty! Ej, no! Pod tym były te wiadomości. Ej, dobra. Pod tym czerwonym. Dobra, będzie to trzeba sprawdzić tam kiedyś też znowu, ale... Tu nie ma willi chyba w ogóle, a nie jest nie, willi, nie dobra. Jest willa, tylko my musimy zaplanować, stary, bo nie, przecież ja my nie ogarniamy... Dobra, to musimy ogarnąć mapę tamtego miejsca, gdzie on ma tamtą swoją siedzibę, w sensie stąd, skąd braliśmy jego zlecenia, tylko że... Musimy polecieć tam i tam zrobić mapę, bo jak my byśmy mieli robić mapę całej tej drogi, to by nam nie starczyło miejsca. Wyobrażasz sobie to całe robić? Nie wiem, stary, ja mam po prostu, ja już mam dość, nie? Ja w ogóle... Patrz, jakie to jest wielkie, ta willa, a jakie są małe nasze domy. O kurde. Ty to widzisz? No tak, ale ta willa kosztowała swoje, nie? Paj, ona się tak pięknie wiadomo. Prezentuje z góry, nie wiem, to jest najpiękniejszy budynek na Palionowie. Serio. No, z góry tak, on jest po... i ogólnie też. ogólnie też. Patrz, jak moja żaba pierwsza wygląda, nie? W porównaniu do tej willi. O kurczę, no jak moja pierwsza żaba to wygląda jak droga, jak taka droga po prostu, nie? jak lotnisko. No. Ej, dobra, stary, ja nawet nie powinienem się śmiać, bo straciliśmy willę w tym momencie. Patrz, jak twój strana fajnie wygląda. No. Ja dbałem o to, żeby on dobrze wyglądał. Patrz, jak twoje muzeum, jak się... Widzisz, my od samego początku wszystkie nasze drogi są połączone po prostu, widzisz? Wszystko, co jedno zrobimy, i jest ładnie blisko. Wygląda, no. Wszystko jedno i drugie ładnie wygląda. Nie no, dobra, stary, musimy się przygotować na to, żeby zrobić tam ten napad na ten ich arsenał broni i zdobyć taką broń jakąś, bo póki co jesteśmy bezbronni i tak jak teraz oni weszli i po prostu odbili nam willę, tak mogą zrobić to znowu z każdą inną rzeczą, która jest nasza na Palionowie.